Ja przyznam się, że w tym roku raczej nie zaszaleję na tej promocji. No, jakby to powiedzieć, te moje małe zakupy w Rossmanie nie wyszły. Cześć kochani, witajcie, z tej strony Ania, witam was dzisiaj w nowym filmie i dzisiaj powstaje filmik, którego miało tak naprawdę nie być, ponieważ w poprzednim filmie dotyczącym promocji z Rossmana ja się strasznie zarzekałam, że ja na tej promocji nie poszaleję, ale stało się troszkę inaczej i troszkę poszalałam, troszkę bardzo. Podejrzewam, że dostałam jakiejś naprawdę mocnej alergii na pieniądze, ponieważ musiałam się ich szybko pozbyć. No, ale przynajmniej będę miała dla was masę testów, ponieważ wszystkie produkty, które kupiłam na tej promocji są nowościami. Dlatego może bez zbędnego przedłużania zapraszam was serdecznie do oglądania. I od razu was bardzo przepraszam za mój głos, bo albo się przeziębiłam, albo dostałam alergii. No, na te pieniądze chyba jedynie. Albo nie wiem co, ale w każdym bądź razie mam katar, cały czas kaszlę. Słuchajcie, ja wam teraz pokażę, jak wyglądają zakupy osoby, która mówiła, że nic na tej promocji szczególnego nie kupi. No właśnie. I tutaj nawet te moje zakupy wzbudziły dosyć duże zainteresowanie osób stojących w kolejce, ponieważ jeden pan z żoną stali właśnie w tej kolejce i ona się tak zdziwiła. Ho, ho, ile podkładów, ile kosmetyków, na co mąż powiedział, kochanie, to do zakładu kosmetycznego. Nie. To na YouTube'a. Dobra, i przechodzimy już do konkretnego pokazywania moich zakupów, które poczyniłam w Rossmanie. I tak, pierwszą grupą produktów będą paletki. Ja tutaj mam 5, z czego zacznę od paletek, które chyba kupił prawie każdy. I są to paletki dziewczyn z Malowanej Marty oraz Karoliny Viva Viva. Bardzo byłam ciekawa tych paletek i powiem wam szczerze, obie mi się mega podobają i bardzo mnie zaskoczyły, ale na pewno pojawi się ich test w krótkim czasie u mnie tutaj na kanale, więc wyczekujcie. Zresztą pod koniec filmiku o coś was zapytam, to wiecie, to mi tam odpowiedzcie w komentarzach, ale musicie obejrzeć filmik do końca. To są te dwie paletki, na bardzo duży plus przemówiło tutaj zdecydowanie ich opakowanie, lusterko, a także kolory, jakie mają te paletki. Przecież one są po prostu szałowe i ciężko w sumie w drogerii znaleźć coś o tak fajnych kolorach. Dlatego moim zdaniem będzie tutaj można wyczarować coś naprawdę fajnego. Ta paletka Marty jest taka bardziej kolorowa. Moim zdaniem tutaj mamy i niebieskie kolory, i zielenie. Mamy też żółty, pomarańczowy. U Karoliny natomiast te cienie są w większości brązowe tutaj, ale mamy też pomarańcz, kolor żółty oraz fioletowy. Dlatego nie mogę się naprawdę doczekać ich testu, ale to wyczekujcie, bo wtedy się o nich więcej wypowiem. To są pierwsze dwa produkty, które kupiłam na tej promocji. Kolejny produkt, jaki zakupiłam na tej promocji, jest to paleta rozświetlaczy Sin Skin by Patricia Casadi. I są to 3 rozświetlacze w kolorze blond. Ja wzięłam, ponieważ były przepiękne. One są takie rose gold. Wyglądają cudnie. Zresztą tutaj możecie teraz zobaczyć na przebitkach to wszystko. Bardzo ładnie się mienią i kolejny raz rozświetlacze Sin Skin bardzo skradły moje serce. Jak wiecie, w poprzednim filmiku polecałam wam te płynne. Tak teraz będę testowała właśnie u siebie tą paletkę i zobaczymy właśnie, jak ona się też sprawdzi. Jedyny jej minus jest taki, że jest mega droga, bo chyba około 100 zł ona kosztowała, ale uznałam, że na promocji, no to już dobra, wezmę, będę miała, ponieważ te moje rozświetlacze z Vibo się już kończyły. Zresztą jak mogliście zobaczyć też właśnie na ostatnim filmiku, dlatego zdecydowałam się właśnie na zakup tych. Będą, myślę, godnymi następcami tamtych. I ostatnimi paletkami są paletki, które wy mi poleciliście w komentarzach pod ostatnim właśnie filmem z Rossmana. Myślę, że było to spowodowane właśnie tym, że ja tam powiedziałam, że nie polecam żadnych paletek i część osób, myślę, że chciała mi po prostu pomóc i doradzić, jakie paletki są też godne uwagi i poleciliście mi tanie paletki z Lovely i ja zaopatrzyłam się w dwie. Pierwsza jest taka bardziej kolorowa i ona się nazywa Sorbet Eyeshadow Palette, a druga natomiast nazywa się Candy i tutaj mamy już takie bardziej stonowane pomarańczowe kolory. Są to właśnie dwie paletki, które kupiłam. Też zrobię ich test na pewno na kanale, więc również możecie wyczekiwać. Kolejnym produktem jest maskara z Lovely. Jest to nowa wersja tej mojej ulubionej
maskary Curling Pump Up Mascara. Ta nazywa się tak samo, tylko że ona daje objętość i jest ponoć bardziej czarna, więc też jestem jej właśnie bardzo ciekawa, jak się sprawdzi. Jeżeli chodzi natomiast o akcesoria, mam tutaj jeden pędzel. Jest to pędzel właśnie z tej kolekcji Patrycji Kazadi, pędzel do rozświetlacza wachlarzyk. Wzięłam go ze względu na to, że nie dość, że jest pięknie wykonany i ma piękny kolor, to jest właśnie tutaj bardzo przyjemny, miękki, miły. I cóż, nie miałam w ogóle takiego pędzla, więc teraz będę sobie tak pięknie tutaj nakładała rozświetlacz. Skusiłam się na taki primer z Lovely. Była to jakaś nowość. Jest on w sprayu, nazywa się Dewy Primer. Jest to odżywczo rozświetlający primer do twarzy z kokosem, papają, mango. Jestem go bardzo właśnie ciekawa i zobaczymy, jak się sprawdzi. Kolejnym produktem jest fixer z AA. I jest on nawilżający. Wzięłam go głównie z tego powodu, ponieważ właśnie bardzo zaciekawiło mnie to, że ma tutaj 90% aloesu, ma nawilżać naszą skórę, a także utrwalać makijaż. Jeżeli chodzi o pomadki, to kupiłam w sumie jedną i jest ona z Vibo. Ma tutaj jakiś ekstrakt z chili znowu. Jest ona bardzo malutka, a wzięłam ją w sumie, bo było mi przykro, strasznie chciałam wziąć sobie puder, ten z Vibo sypki, ale nigdzie go nie było. Wszyscy go wykupili i musiałam się zadowolić chociaż taką jedną rzeczą z tej edycji. No, jestem ciekawa, jak się sprawdzi, ale widziałam już jakieś tam opinie, że ponoć jest to kiepskie. Zobaczymy, jak to będzie u mnie. Maybelline wypuściło swoją pomadę do brwi i właśnie się też na nią skusiłam. Wzięłam sobie ją w kolorze medium brown, ponieważ mam pomadę z Anastazji właśnie dokładnie w tym kolorze, więc zobaczymy, jak się sprawdzi też ta. Była ona tutaj w środku z pędzelkiem, bardzo fajnym swoją drogą i jak ją przetestuję, to na pewno Wam dam znać, jak się sprawdzi. Jeżeli chodzi o korektory, to mam tutaj dwa i pierwszym z nich jest nowy korektor z Lovely. Ja w sumie brałam same nowości, jakie znalazłam w Rossmanie i nowym produktem jest właśnie ten korektor z Lovely, No More Dark Circles. To jest intensywnie kryjący korektor, mam go w kolorze 2. Oprócz tego, że ma piękne opakowanie, tego jeszcze nie stosowałam, dlatego nie mam o nim żadnej opinii, ale mam nadzieję, że taka się za jakiś czas pojawi. A jeżeli chodzi o drugi korektor, jest to korektor z L'Oreal Infallible More Than Concealer. Ja go miałam nie kupować, mam go w kolorze 323. Nie jest to najjaśniejszy odcień tego korektora, ale ten jest po prostu czymś, co miałam właśnie nie kupować, ale kupiłam ze względu na to, jakie ma krycie. I na pewno pojawi się właśnie jego test na kanale, bo myślę, że to będzie godny uwagi produkt. Ja go teraz testuję sobie pod oczami, by mieć jakąś wyrobioną opinię taką dłuższą przez pewien czas, jak go będę stosować, bo go niby chyba można stosować jako podkład i jako korektor, albo się mylę w tym momencie, ale wydaje mi się, że tak. Zobaczymy właśnie, jak on się sprawdzi przez dłuższy czas. Jeżeli chodzi o pudry, to mam tutaj dwa, z czego jeden to jest mój totalny ulubieniec i mowa tu jest oczywiście o Rimmel Match Perfection, pudrze sypkim, który polecałam Wam już w poprzednim filmie o Rossmanie. I zrobiłam sobie po prostu zapasy tego produktu na dłuższy czas, dlatego to jest kolejny produkt, który na tej promocji zakupiłam. Jeżeli chodzi o drugi puder, jest to puder, który poleciła mi jedna z Was i jest to Lovely Cooking Time. Puder sypki do bakingu, jestem go bardzo ciekawa i wiążę z nim duże nadzieje, ponieważ gdy weszłam tylko do Rossmana, był jeden, jedyny ostatni, nieotwarty, więc chyba był mi pisany po prostu, żebym go sprawdziła u siebie, dlatego to jest kolejny produkt. Jeżeli chodzi o podkłady, to pierwszym z nich jest podkład z Liren. Zaciekawił mnie mega tym, że jest to niby taki podkład dla osób aktywnych, który będzie odporny na ścieranie i pot, więc na pewno przetestowałabym go w jakichś ekstremalnych warunkach. Tak on wygląda, wzięłam go w kolorze Porcelain. Niby ma nie wysuszać, ma matowić naszą cerę i nie tworzyć efektu maski, przy czym być bardzo właśnie odporny na aktywność, na ścieranie i na pot, więc myślę, że jest to ciekawy produkt do przetestowania, czy faktycznie nadaje się on dla osób, które są aktywne. I jeżeli chodzi o kolejny podkład, jest to podkład z L'Oreal Infallible 24 godziny Freshwear. Ja nagrywałam jego test, to się Wam przyznam, ale w tym teście miałam kolor 140 bodajże i on był tak ciemny, że wyglądałam jak skwarka pomarańczowa. I pojawił się w końcu w naszym Rossmanie kolor 005 Pearl. Nagram po prostu Wam test tego podkładu jeszcze raz, ponieważ jest to chyba jedno z moich odkryć podkładowych, jeżeli chodzi właśnie o podkłady drogeryjne. I ubolewałam nad tym, że właśnie mam go w za ciemnym kolorze. No to teraz mam w za jasnym, wymieszam, to może będzie w końcu odpowiedni kolor dla mnie. Następnie zdecydowałam się wziąć podkład z firmy Yanda. Sceniczny make-up, dobrze matujący, 01 jasny beż. Zaciekawił mnie on, ponieważ oglądałam chyba u kogoś filmik i właśnie dziewczyny się bardzo pozytywnie na temat tego podkładu wypowiadały. Nie wiem, czy akurat tej wersji, ale wzięłam tą. Jestem bardzo ciekawa właśnie, jak on się sprawdzi, więc
Tak, miałam do wyboru jeszcze ten z czerwoną nakrętką, ale chciałam właśnie ten dobrze matujący, a tamten z czerwoną był chyba dobrze kryjący. No i tak. Jeżeli chodzi o kolejny podkład, jest to, wydaje mi się, nowość z Max Factora. Nazywa się on Radiant Lift i jest to podkład długotrwały, który ma naszą cerę nawilżać i rozświetlać. Dlatego bardzo jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał na cerze. Mam go w kolorze 40 Light Ivory i nie dość, że jest w prześlicznym opakowaniu, które bardzo mi się spodobało, to zobaczymy właśnie, jak sprawdzi się w jakimś teście, który na pewno za jakiś czas dla Was przygotuję. I teraz przejdziemy do dwóch dziwnych podkładów, jakie znalazłam właśnie. Znaczy nie dwóch, Boże Święty. Dwa rodzaje dziwnych podkładów, a podkłady są trzy. Na pewno wiecie, o co mi chodzi, a jak nie wiecie, to za chwilę się to wyjaśni. I jeżeli chodzi o dziwny podkład, jaki znalazłam, jest to również podkład z Max Factora. Nazywa się on Miracle Touch. Wygląda on w ten sposób. Go się tu odkręca i podkład jest tu. Wygląda to trochę jak puder. No, zobaczymy, jak się sprawdzi. Jego jestem bardzo ciekawa. Tutaj ma pochowany w ogóle jakąś... nie wiem co... gąbeczkę bodajże. I mam go w kolorze 055 Blushing Beige. I tak, jest to pierwszy taki dziwny podkład, jaki kupiłam. I jeżeli chodzi o kolejną grupę dziwnych produktów, są to podkłady w sztywcie i ja mam takie tutaj dwa. Pierwszy jest z Revlonu, nazywa się on Photo Ready Insta Fix. Mam go w kolorze 130 i tak on się prezentuje. Jest to jakiś podkład konturujący w sztywcie do każdego typu cery. Ciekawa jestem właśnie, jak on się sprawdzi. A jeżeli chodzi o kolejny podkład, to jest również jakaś nowość i jest to Bourjois Always Fabulous. Mam go w kolorze 100. Ivory Rose. Jest to chyba najjaśniejszy kolor tego podkładu, jaki tam znalazłam. I on ma tutaj fajnie, że po jednej stronie ma gąbeczkę. Też go sobie na pewno przetestujemy w którymś filmie. No. On ma być właśnie tutaj kryjący, więc jestem bardzo go ciekawa również, jak on się sprawdzi. I cóż, kochani, to były wszystkie moje zakupy, które poczyniłam na tej promocji w Rossmanie. Wyszło znacznie więcej, niż się spodziewałam, że kupię, bo w początkowym planie miałam kilka podkładów tylko, a wyszły z tego jeszcze paletki, jakieś rozświetlacze, jakieś korektory, więc wiecie, jak to jest. Tak sobie człowiek może zaplanować, że kupi tylko to i to. Wejdzie do sklepu i wyjdzie z 10 innymi rzeczami jeszcze dodatkowo, ale za to myślę, że będzie to fajne dla Was, ponieważ będę miała dużo testów do przygotowania specjalnie właśnie dla Was, byście mogli poznać te produkty. I cóż, kochani, dajcie mi koniecznie znać, który z tych produktów mam przetestować jako pierwszy. Napiszcie mi to w komentarzu. Nie zapomnijcie także o subskrypcji, a także o zostawieniu łapki w górę i odwiedzeniu mnie na moich mediach społecznościowych, do których link macie standardowo w opisie. A z mojej strony jest to już wszystko. I cóż, do następnego razu. Buziaki, trzymajcie się. Cześć!